Celem programisty nie jest pisanie kodu, ale tworzenie systemu. Przy czym system powinien działać, a najlepiej działać poprawnie. Jeśli tworzysz lub współtworzysz jakiś produkt, to dobrze wiesz, że jego testowanie zajmuje mnóstwo czasu. Z tego powodu wymyślono testowanie jednostkowe, swego rodzaju automatyzację tej dziedziny programowania. Testy jednostkowe oszczędzają czas, a jeśli są dobrze napisane, nowy programista odczyta z nich więcej niż z niejednej dokumentacji. Warunkiem sukcesu jest dbałość o kod. Im bardziej przejrzysty, tym łatwiej napisać do niego testy jednostkowe. Co Cię czeka podczas szkolenia? Dzięki szkoleniu JUnit Testy Jednostkowe kurs wideo Automatyzacja procesu testowania w Java dowiesz się, czym są testy jednostkowe, jakie są ich cechy i zastosowanie. Nauczysz się uruchamiać testy w środowisku Eclipse oraz używać ich w Mavenie i z linii poleceń. Opanujesz tworzenie asercji, dopasowań, testów parametryzowanych. Testów wyjątków, reguł standardowych i limitów czasowych dla testów. Co więcej, poznasz inne ciekawe i potrzebne zagadnienia dotyczące testów jednostkowych, takie jak tworzenie zestawów testów, kategoryzowanie, kolejność wykonywania, przygotowanie warunków początkowych, pomijanie testów i badanie pokrycia kodu testami. Zatem do dzieła!